A słuchaj, idziemy do tego Teatru Bajka. Gdzie na idziemy? Rozpoczęcie Festiwalu Żydowskiego, kochany. Kiedy? Sobotę. No nie wiesz, że Ugołdy, ten w Teatrze Bajka przy Marszałkowskiej. Już nie chcę chodzić do Żydów. No przecież wiesz, że mnie za rękę wyciągnął ten gruby. Dwa lata temu. Gdzie? Dwa lata temu z bankietu mnie wyciągnął, jak już stałem do żarcia. Taki mały gruby mnie za rękę wyciągnął na oczach Łazuki. No to tego czasu nie chodzę. A Łazuka rok temu to nie mógł. Poszedł na konferencję prasową i go nie wpuścili. Ja też poszedłem i też nie wpuścili. A jego też nie wpuścili, więc on się też się wściekł i w zasadzie mamy tą gołdą, więc to D. Ale słuchaj, on ją upokorzyli, bo jej... Rok temu, bo teraz to było tam w tym klubie. A ty wiesz co, w tym teatrze, że nie wpuszczają. To za karę gołda ma karę. No ja wiem, no ale widzisz, no. No. No to co, jak trzymam się... Ja gołdę teraz lubię, ale ona podpadła. Ale słuchaj, jak stanie ci, no nie wiem, tym... A stanie ci te małe gruby w tym teatrze, przecież nie wpuści się. Jaki mały gruby? No taki, to jest firma ochroniarska. Wiem, tak, tacy byli. Jest taki mały, jest okropny fakt. Janusz Rabajczyk wie o nie dobrze. Tak? On go też kasuje. To jest człowiek, który po prostu jest by, to jest taki bydle. Co ty myślisz o tej linii myślej? Bo oni tych Żydów upokorzyli. Linii myślej papieskiej, że oni upokorzyli tych Żydów, bo zamknęli teatr. A nie, to towarzystwo społeczne ich wykończyło. Jakie? No to towarzystwo społeczno-kulturalne Żydów, to właścicieli z tego budynku. Oni się pokłócili z nim. To jest sprawa jest. No. To się jest sprawa. Tam jest towarzystwo społeczno-kulturalne Żydów. Oni się z nimi, a oni są właścicielem budynku. No to jest dalej druga. Właśnie. Thank you.